Kilkanaście lat temu, podczas jednego z koncertów, usłyszałam historię człowieka, który był uzależniony od narkotyków. Jego uzależnienie było tak wielkie, że to prowadziło go do totalnego dna. Opowiadał, że pewnego dnia obudził się w piwnicy, leżał na podłodze, a jego ciało zaczynały już nadgryzać szczury. Myślał, że to jego koniec. Coś w nim spowodowało, że postanowił zaryzykować i zawołać do Boga, poprosić o pomoc. I ta pomoc przyszła. To, co wydarzyło się później, okazało się wielkim cudem dla niego i dla ludzi z jego środowiska. Ten człowiek został uzdrowiony z nałogu z dnia na dzień. Otrzymał nowe życie, stał się zupełnie nowym człowiekiem, bez terapii, bez odwyku i bez powrotu do nałogu. Nawrócił się, założył rodzinę, został ewangelizatorem, jeździ po całej Polsce i opowiada ludziom swoją historię. A parę lat temu okazało się, że spotkaliśmy się w jednej wspólnocie. I kiedy słucham takich spektakularnych historii nawrócenia, kiedy słucham o cudach, które przydarzają się ludziom, zaczynam się zastanawiać, czy istnieje jakaś zasada, albo czy człowiek musi spełnić jakieś warunki, żeby otrzymać takie uzdrowienie, żeby otrzymać taki rodzaj pomocy. I analizując te historie, zauważam, że są takie dwie stałe. Pierwszą z nich jest Bóg. Bóg, który kocha i czeka na każdego z nas do ostatniej chwili. Daje nam szansę do ostatniego momentu. On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To zdanie zupełnie mnie rozbraja. Ono pokazuje, że Bóg nie ma względu na osoby, że wszystkich nas kocha tak samo mocno, tak samo równo. Drugą stałą jest człowiek, a raczej jego postawa, to, co jest w jego sercu. Wiara, która sprawia, że wierzę w to, że Bóg jest i może mi pomóc, i nadzieja, że On to zrobi. Bóg czeka na każdego z nas do ostatniego momentu, żebyśmy zawołali do Niego z naszej piwnicy, a wtedy okaże się, że jeszcze może być pięknie. Posłuchajcie proszę, co na ten temat ma do powiedzenia mój gość, Roman Zięba. Ja miałem kochaną, pełną rodzinę. Mama, tata, brat. Wszyscy się wspierali. W domu było, myślę, wszystko z wyjątkiem, no właśnie z wyjątkiem tego, co dzisiaj jest dla mnie najważniejsze. Brakowało wiary, modlitwy. Nie było chodzenia do kościoła, nie było rozmowy o Bogu i ja się dobrze uczyłem po dobrym liceum. Trafiłem na medycynę. Przeżywam zawód miłosny, rozstaję się z dziewczyną. Jak ktoś ma tylko relacje z drugim człowiekiem, nie ma żadnego fundamentu, to złamane serce to jest koniec świata. Tak to przeżywałem. Po przerwanych medycznych studiach 5 lat spędziłem w Azji. Byłem przemytnikiem złota, ludzi, kamieni, pieniędzy. I stawałem się coraz lepszy w tym. Coraz bardziej odchodząc od swojego centrum, od tego ich miejsca naprawdę. Uciekałem od tej prawdy. Miałem w pewnym momencie 7 obcych paszportów na różne kraje. I koncertowo grałem rolę znudzonych Niemców, turystów z Holandii. I potem odreagowywanie stresu alkoholem i innymi używkami. Doprowadziłem się do czegoś, co dzisiaj myślę było na granicy psychopatii, bo musiałem tak wszystkie swoje procesy natężyć, tą fizjologię moją, żeby nie pokazać lęku, nie pokazać tego, jak się naprawdę boję. Po latach, kiedy stwierdziłem, że to nie daje nasycenia, to nie można budować, wróciłem do Polski. Założyłem rodzinę, urodziło się dziecko, poszliśmy na studia, zaczęła się normalna praca, kariera w korporacji. I wtedy właśnie staje się to najgorsze, to znaczy przychodzą do mnie policjanci w nocy, w czarnych ubraniach, no i aresztują mnie. Do spraw sprzed 6 lat. I całe moje życie się zawaliło. Poczułem się po raz pierwszy w życiu bezsilny, skrajnie bezsilny. Ja pamiętam w celi, cały świat mi się zawalił. Dzień wcześniej dowiedziałem się, że moja żona jest chora na raka, więc doszło jeszcze to. Spadałem w przepaść bez dna i ten upadek nie miał końca. I ten lęk narastał. Nikt nie wie, jak wygląda piekło, ale nic z żyjących. Tak mogłoby wyglądać piekło według mnie. To znaczy, to jest spadanie w dół bez nadziei, że to się skończy. To jest ciągle narastający lęk. Ja byłem w tym spadaniu. I właśnie tam na dnie, gdzieś w tym jądrze ciemności pojawiła się ta pierwsza iskierka. Ona była
Ona była zaledwie punkcikiem światła, jedynym małym punkcikiem, ale wszystkim była, co miałem wtedy. I pomyślałem sobie, że jeżeli nie śmierć ma być końcem, jako ulga wreszcie, uwolnienie się od tego cierpienia, to coś, to tylko coś, co byłoby przeciwieństwem, czyli życie. Prawdziwe życie, którego do tej pory nie miałem. Ja z tego dna krzyczałem o ratunek dla mojej żony. Potem powiedziałem, że to była moja pierwsza modlitwa, bo ja nie krzyczałem w pustkę, w ciemność, po prostu nie krzyczałem tak z siebie. Ja krzyczałem do osoby. Ja się zwracałem do kogoś w celi, zalanej światłem. Przez okno wpadało słońce i to żył inny świat. Zniknęły ściany, nie było krat. Ja wiedziałem, że moja żona przetrwa, że przeżyje, że jest ktoś, kto to wszystko ujął od dawna w doskonałym planie. Jestem częścią tego planu. Że wystarczy teraz pójść tylko za tym głosem, który wtedy się odezwał po raz pierwszy. I to był początek nowej drogi, nowego życia. Zapraszam do wysłuchania piosenki Jeszcze będzie pięknie z projektu Niebo Gabi Gąsior.